Cześć. Nagrywam to zaraz po tamtym odcinku. I przetestowałem sobie i już wiem, że nie może być po prostu dalej niż 5 kabli. Czyli tutaj sobie damy Badbox drugi. Albo tutaj nawet. Tutaj damy sobie trzeci Badbox, a tutaj damy sobie tutaj damy sobie drugi. To będą 3 badboxy po prostu i tyle. I będę miał prąd. Więc cięcie i dorobię te badboxy. No. Patrzcie. Patrzcie. W końcu działa. Zobaczcie. Ile tu trzeba było się namęczyć. O kurczę, ale namęczyłem się. Ale ja się tu namęczyłem strasznie. Naprawdę się namęczyłem. Strasznie się namęczyłem przy tym. Oj. Tu się da jeszcze jeden bad box. I wtedy będzie good. A na razie będzie tak. Dobra, w tym odcinku nie będziemy się zajmować solarami, bo byłoby to co najmniej głupie, żebyśmy drugi odcinek robili to samo. Tylko w tym odcinku zajmiemy się forestry. Hej, ja te rzeczy z industrialia w takim razie odłożę, bo one do forestry są niepotrzebne. Wcale, a wcale. Co nie? Co tak? No. Forestry. Mod oparty o drzewa. I to dosłownie. No. W końcu działa. Ale się namęczyłem. No, namęczyłem się. Ale przynajmniej ten generator będę mógł zamienić na solary. I w końcu ten badpack mogę ładować. No. No i rośnie. Powolutku, powolutku, ale rośnie. Bez zużycia niczego. Kompletnie energia za darmo. A jak dołożę tutaj jeszcze 2 solary, to już w ogóle będzie za darmo. No dobra. W tym odcinku forestry. Więc tak. Forestry. Clear. Forestry. Combine logger. Pumpkin turbary. Turbary! Pierwsze co zrobimy to będzie sturdy machine. Co wymaga brązu? A brąz mam. Znaczy się nie mam. Ale brąz możemy zrobić łatwo za pomocą tych dwóch rzeczy włożonych do craftingu w ten sposób. I zrobimy sobie sturdy machine. Sturdy machine. Pierwsze co zrobimy sobie w ogóle to będzie turbary. A dlaczego turbary? Bo będę potrzebował pitu. A pit mi się przyda bardzo. Do silników. No, pierwsze zrobimy turbary. Po prostu i tyle. Więc potrzebuję gliny, którą mam, i szkło, które również mam. Świetnie. Mamy turbary. I teraz będę jeszcze potrzebował pitwalk. Co również wymaga sturdy machine. A sturdy machine wymaga tinu, jak zwykle. I potrzebuję jeszcze więcej tinu. A ja tinu tutaj nie mam. Ale mam tutaj tin. Haha.
się zbiera prąd. Powoli strasznie, ale się zbiera, nie? No. I o to chodzi. Żebym miał prąd za darmo. Za darmo. No i heja. Ale tu jest ptaków. Dobra, gdzie zrobimy ogólnie ten turbary? I pit, i w ogóle. Myślę, że tutaj byłoby dobre miejsce. Tak, tu będzie turbary. A tu będzie pit. Ten, jak to się nazywa? Pitbok. Te dwie maszyny potrzebują outputu w postaci rurców, które oczywiście zaraz wykonam sobie z kamorów. Co jest? To przecież tak zrobiłem. To nie można tu dać? Ale dziwnie. No dobra, pyjat. Pitbok. 4 kopry. Prąd się nie produkuje, bo jest ciemno. Ja poza pomiędzy odcinkiem 6 a 7 zrobię więcej solarów. Kończy się prąd. Oj, mało jest prądu. Ale przerywa. Pitbok. Skrzynki. Zwykłe najzwyklejsze skrzynki. Bum. No, więc przed chwilą ktoś do mnie dzwonił. Dobra, jak to teraz szło w ogóle z tymi inputami i outputami? Bo nie pamiętam. Dobra, wchodzi Bogirt. Tego co pamiętam. Chyba. Nie wiem, sprawdzę to na świecie testowym jeszcze, ok? Za chwilę sprawdzę. Kurza mnie to już. Jednak generator daje więcej niż solar. Jeden generator daje więcej niż jeden solar. Ale to wynika z tego, że solar daje za darmo, a generator za prąd. Może za prąd, co ja gadam? Za prąd. O!
Dziwnie ta rura wygląda teraz. W przyszłości będzie bardziej trójwymiarowa. Bo tutaj ona jest dwuwymiarowa. Jak patrzę z tej strony, to nie widzę tamtej strony. Teraz już wiem, jaka jest różnica przynajmniej. Dobra, ja teraz myślę, że zrobię cięcie za chwilę. Będę musiał pójść z domu. Ale nie wyłączę kompa, tylko zrobię cięcie po prostu. No. Kończy mi się miejsce w skrzynce. I sprawdzę na tym świecie testowym, jak to tam było zrobione. Więc. Cienny cię. Tak, cienny cię. A co niby? Cięcie. Witam po cięciu, które trwało dosyć długo. Teraz właśnie zbieram sobie piasek. Bo mogę, a nawet muszę, żeby sobie zrobić bok i ryt. Tak jest, bo po cóż innego, nie? Tylko po bokiert. O, już widzę moją trzcinę domową. Duże to się wydaje z tego miejsca. Ale jak się tu przyjdzie, to już nie jest takie duże. Zrobiłem drugiego Solara. Solara. Tutaj o, solarkę. Drugą. Zrobiłem już silniki kamienne. I teraz mi pozostało tylko zrobić bok i rdz. Później się autocrafting zrobi. Później się autocrafting zrobi i będzie heja. Sonie, so tak. I tutaj mamy sobie nasze dwie maszyny. O, tutaj zaczyna robić. Turbary, turbary, turbary. Stawia to czy nie stawia? Bo coś słabo idzie. Stawia już. Bok irt. Dobra, to jaką to ma średnicę? Nie wiem dokładnie. Gdzieś dokąd zrobię, myślę. Ja nie chcę, żeby to mi w powietrzu robiło, nie? A do tego jest dużo miejsca potrzebne do forestry. Także wiecie. No. Tak czy inaczej, później tu wszystko zautomatyzujemy i będzie fajnie i super, mega czat.
No i fajnie. A piasku mamy już dużo. To bardzo dobrze. Tak, więc mamy mnóstwo już bokiert. Tak, więc dzięki za oglądanie. Ja się z wami żegnam. I na razie. Cześć.